Tym razem Przemek wraz z Klaudkiem wybrali się na zawody DKK Bytes z okazji otwarcia tegorocznego sezonu. Co udało im się złowić, które miejsce zajęli oraz jak im minęło kilka dni podczas wędkowania z ekipą DKK Bytes, przekonacie się w tym materiale. A więc zaczynamy! Witam was wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj wraz z Klaudkiem, którego żeście widzieli na naszych odcinkach, nie jednym, wędkujemy dzisiaj na łowisku Ademak, gdzie wspólnie razem z firmą DKK Bytes robimy rozpoczęcie sezonu 2024. Wędki mamy porozkładane, teraz przyszła pora na rozłożenie sobie namiotów, pouchowanie wszystkiego, bo u nas zaczęło na tą chwilę kropić. Może zmiana pogody coś zmieni. Parę słów może na jakie kulki dzisiaj łowimy. Ja mam postawione dzisiaj na Exotic Squid oraz orzek z kukurydzą. A ty, Klaudiusz? Ja mam postawione na Black Krill i drugi kij nęcę truskawką różą, ale jest orzek z kukurydzą na włosie. Tutaj Klaudiusz już robi pierwszy zestaw. PV-ka na dole, przykryta kulkami. I do tego konopia, kukurydza i orzeszek. Jedna taka porządna garść. I starczy. Nie sypiemy zbyt dużo, bo nie wiemy, czy ryby będą chciały mało, czy dużo. Wszystko już rozłożone i można spokojnie zacząć spędzać czas podczas wędkowania nad wodą. Jednak u sąsiadów coś się zaczęło dziać i z ciekawości trzeba tam zajrzeć. Ja myślę, kurwa, karstwo. Do góry, bo tego ci wejdzie pod pomysł. No ale nie mam jak do góry, bo będzie mi się zrobił. Dawaj, przechodź. Przechodź. Daj do dołu. Załóż się. Jest nasz. Nie. Wejdzie. Jest. Weź się sobie ten. Składajcie. Przemek z naszej ekipy nie pozostaje dłużny. Już pierwszej nocy udaje mu się wypracować granie, dzięki temu kwalifikuje się w czołówce tych zawodów. I tak właśnie minął pierwszy dzień. Mamy pierwszą rybkę zawodów. Jest to jesiotr. Może być ten sam jak u chłopaków. Z tych samych rozmiarów, pysk już rozwalony. To może być oznaczać, że to jest ten sam.
nocna wywózka. Wszyscy śpią. Na zestaw tajemniczy. Jedynie tylko operator kamery wie o tym, co tam jest. Rozpoczęliśmy kolejny dzień zawodów. Wędkarz nie jest wybredny, tak jak ryby, które łowi. Wędkarz musi się najeść, a dobre śniadanie to znaczy dobrze rozpoczęty dzień. Jestem ciekaw, czy uda im się złowić jakieś ryby tego dnia, tak dobrze rozpoczętego. Mamy drugą rybkę na zawodach. Drugą u Przemka. Podczas śniadanka. Podczas śniadanka. Jajecznica co dopiero zagrzana. Parę kęsów wzięte, a tu rola. No ten jest większy. Czekaj. Siotra. Godzina 9. Ciężka walka, ale się udało. No polowałeś bez 10 minut na tylko, nie? Zmachamy. Dobra, wypuszczamy dziada i idziemy na siadanko. Jesteśmy u Kuby na stanowisku. Kuba, może opowiedz, jak do tego doszło na rozpoczęcie sezonu? Do tego doszło, nie wiem. A tak na serio, serio? A tak na serio, serio. Cześć wszystkim i powiem wam pokrótce. Może pokrótce. W każdym bądź razie zawsze organizujemy takie integracyjne spotkania z nutką rywalizacji. A spotkania organizowaliśmy na wodach, które miały jakieś wolne terminy, ale teraz z biegiem czasu, gdzie nasz team tam się rozrósł, to po prostu szukam terminów na wodach, podaję ten termin i wodę na grupie w postaci ankiety, no i grupa wtedy głosuje. Przepraszam. Głosuję na tą wodę i wtedy jak większością głosów jest to przegłosowane, rezerwuję tą wodę i po prostu jedziemy na tą wodę. Też dzielimy tą wodę po swojemu, żeby był ten komfort. Robimy tą ilość osób ograniczoną. Wiadomo, no, nie chcemy jakiegoś tego ścisku. No wiem, że to jest integracja, ale też przyjeżdżamy tutaj dla komfortu bardziej
i luźnej zasiadki niż jakiejś tam mocnej rywalizacji i takiego ścisku, żeśmy tu wszyscy przyjechali. No ale też akurat ten początek sezonu jakoś dla większości osób nie układał się zbyt pomyślnie, jeśli chodzi o czas, bo tak jak wiadomo, no czas to pojęcie względne, tak? Tak. W każdym bądź razie fajnie to zorganizowaliśmy, udało się. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj na godzinę 14. Zajęliśmy już polosowane wcześniej stanowiska, co nam ułatwia już tutaj przyjazd i tą całą organizację. Wcześniejsze zawsze na live losowania. Wtedy fajnie, bo każdy może przyjechać na to już wylosowane stanowiska. Nie musimy tracić czasu na kolejne losowania i wiadomo jak to jest, że nie wszyscy są w stanie dojechać na czas. Więc tutaj jest też bardzo fajnie, bo nie musimy przyjeżdżać na tą 14, możemy przyjechać po pracy, po tej 18 czy tam 19. To też jest bardzo fajnie, luźnie zorganizowane. No i co? Klasyfikacja od 1 do 3 plus Big Fish. Dodatkowe nagrody w postaci pakietów za pierwszą rybę karpiowatą oczywiście i za ostatnią rybę karpiowatą zawodów. No, oczywiście pakiety są z naszej firmy domowej. Standardowo bardzo fajnie, bo myślę, że się przydadzą na ten sezon, jako rozpoczęcie tego sezonu, bo nie wszyscy już zaczęli sezon, niektórzy właśnie od tego wyjazdu zaczęli. Dawid, który złapał tego pierwszego karpia, jest to jego pierwszy karp w tym sezonie, więc też bardzo fajnie. No i co? Co jeszcze możemy Wam powiedzieć? Możemy Wam jeszcze powiedzieć, że takie integracje są bardzo fajne, bo tutaj możemy też powiedzieć o naszych planach na ten sezon, o naszych jakichś nowych taktykach na sezon, próbach, nowych przyponów, nowych kij, sprzętu. Fajnie możemy się to omówić. No porozmawiać ogólnie, co tam człowiek ma. Wiadomo, bo to niekiedy jest tak, że człowiek nie wie też zbytnio, co sobie wykupić nowego, co jest lepsze, co jest złe. Zawsze są te plusy i minusy, tak? A dość dużo osób jest nas tutaj, to każdy może coś powiedzieć na swój temat, opinię wyrazić o danym sprzęcie. No i o tych naszych kolejnych zasiadkach. Zawsze robimy początek i koniec sezonu. W tym roku mamy współpracę z Czarnym Stawem, łowiskiem federacyjnym w województwie łódzkim. Świetnie zarządzanym, to chciałem powiedzieć, przez chłopaków z Łodzi, fajnie zarybionym w zeszłym roku, może niedużym, bo jest to starorzecze, ma hektar 24, 6 stanowisk, łącznie 7, bo to jest techniczne stanowisko, na którym siadają opiekunowie, ale myślę, że dla nas raczej udostępnią to stanowisko, więc będziemy mieli 7 stanowisk dwuosobowych. Łowi się na przeciwległe brzegi, ale tak po skosie. Bardzo fajnie, bo to jest w takim środku lasu, więc nieraz jest tak, że po prostu się nie widzi tych osób. Bardzo, bardzo fajnie też tam porobione. Też porobione zostały dodatkowe stanowiska stalkingowe, gdzie ta woda świetnie sprawdza się stalkingowo, bo jest bardzo wąska i ten rzut, ta operatywność krótkim kijem świetnie się tam sprawdza i świetnie się sprawdza ta metoda, która pozwala właśnie na wyszukiwanie tych ryb w różnej części tego zbiornika, bo jest to zbiornik naprawdę bardzo długi. No i też chłopaki w tym roku organizują właśnie zawody stalkingowe, które są też bardzo świetnie
zorganizowane, przemyślane. Startuje tam 10 drużyn dwuosobowych, będzie 30 stanowisk i każda drużyna losuje 3 stanowiska. I fajnie, bo w drużynie omówią, kto na którym stanowisku siedzi i mogą przemieszczać się przez te 3 stanowiska, oczywiście pojedynczo na tych stanowiskach. Więc jest to bardzo fajne, bo tutaj też chodzi o taką współpracę teamową. Bardzo dużo omówień, czy na tym stanowisku, którym jesteśmy, coś się dzieje, czy widzimy coś obok, czy coś się dzieje. To też jest bardzo fajne, no taka ta metoda stalkingowa jest wymagająca, taka bardziej aktywna metoda. No i tak, jak już mówiłem wcześniej, to też wielokrotnie powtarzałem, świetne angielskie powiedzenie: lepiej siedzieć 15 minut w dobrym miejscu niż 2 godziny w złym. To jest świetne powiedzenie na tą metodę stalkingową, gdzie no mówię, tej ryby się szuka, chodzi się za tą rybą i no myślę, że jest to szał w dziesiątkę i na jak to pierwszą edycję w Polsce będzie to naprawdę świetnym projektem i wspieramy takie projekty i chętnie obejrzymy, jak ten projekt się zakończy wielkim powodzeniem. No i trzymamy kciuki. Co do naszych wyjazdów, jeszcze jednym zakończeniem sezonu, które już mamy zaplanowane, jest łowisko Strefa Ciszy Spalona. Jest to koniec października, 24-27, gdzie spotkamy się w dwukrotnie większym gronie. I tam też będziemy mieli okazję podsumować ten rok, nasze wyjazdy. Tutaj jest z nami Michał też, który już ma zagraniczne wyjazdy za sobą. Był w łowisku, na łowisku Szucji na Węgrzech. Też się udało coś fajnego złowić. Także super, bo każdy sukces teamowicza to sukces firmy. Świetnie, wspieramy. W tym roku i to 1 kwietnia jedzie na jezioro Deluz. Dobrze? Bardzo dobrze, dziękuję. Reżyserze? Panie reżyserze? Reżyserze. Także wspieramy, trzymamy kciuki i czekamy na relacje z tego wyjazdu. No i co dalej możemy powiedzieć? Idziemy chyba obejść wodę, zobaczyć, jak tam chłopaki, czy odpoczywają, czy działają. No tutaj Michał pokręcił PV-ki i też będzie działał. Troszeczkę tak obserwuję tą wodę, tak już patrzę, że coś tam ta rybka zaczyna chodzić. No też zaczęły się tarła, więc trzcina tutaj pracuje. Coś tutaj chodzi przy tych trzcinach, przy tym brzegu, ale nie, jeszcze nie widzieliśmy, co to za ryby, ale fajnie, bo zaczyna żyć ta woda i budzi się. Miejmy nadzieję, że do końca tej naszej integracji będzie więcej karpi niż jesiotrów. No, na tą chwilę to mamy 6 jesiotrów, tak? Tak, na tą chwilę mamy 6 jesiotrów i jeden karp. No mam nadzieję, że to nie zostanie rodzynkiem naszych zawodów. Ten jeden kart to chyba każdego bardzo zmobilizował, że jednak tak, do działania, żeby... Do działania, żeby tak. Ludzie brali, może przyrzucali zestawy, wozili, kombinowali. No, niedawno dzwonił Szymon, który siedzi po przeciwnej stronie i zaniósł kije do zatoki. Chce spróbować 4 godziny w samej zatoce. Na stanowisku 13, to jest nasze stanowisko 8, ale 13 łowiska Demak, czyli ta zatoka, więc tam próbuje. No my też mamy tutaj 2 kije w naszej zatoce na stanowisku numer 1, ale u nas no, po pierwszym wyjeździe było kilka pików na mojej wędce. W jedynym dołku, który znaleźliśmy, chyba najgłębszym, taki na 1,40 m, 1,30 m.
Ale chociaż chyba ty też masz chyba tam jakiś dołek, nie? Bo nawet ty masz na 1,10 m. 1,20 m, 1,10 m. No, 1,20 m, 1,10 m, coś takiego, takie uskoki. I to są dwa takie dołki, które tutaj znaleźliśmy, zobaczymy. Ale były pojedyncze piki, no i cisza. Na razie zostawimy, może do wieczora, później coś zmienimy. Też mamy integrację dzisiaj. Będziemy robić kociołek z dzika. Myślę, że o 16-17 gdzieś się zbierzemy i będziemy przygotowywać warzywa już do tego kociołka. Już postawimy to mięso, żeby skruszało. I będziemy tam do wieczora pichcić ten kociołek, żeby już o tej 18 usiąść, zjeść i zacząć naprawdę taką integrację, gdzie posiedzimy, gdzie pogadamy. Chociaż wczoraj już też kilka rozmów było, no ale wiele osób było zmęczonych, bo to wiadomo, wiele osób po pracy, też tak na hura, bo to wiadomo, że to z pracy przepakować się, spakować lub tylko dopakować jakiś prysznic i tutaj przyjazd na łowisko. A dzisiaj już tak na takim swobodnym luzie będziemy mogli usiąść. Myślę, że wiele osób się wyspało tej nocy i dłużej posiedzimy, dłużej pogaworzymy. No i co? Przemku, coś chcesz powiedzieć? Co u mnie... Trafiłem 2 dziesiotry na tą chwilę. Cieszymy się niezmiernie z twojej taktyki i skuteczności połowu karpi. Z dużym ogonem. Tak. Dziwnym pyskiem. Tak. Takie jakieś nietypowe karpie. Trochę szorstkie jakieś, kurde. Tak. Nowa odmiana. Tak. Także... No co, teraz przyjdziemy się z Kubą po innych stanowiskach. Może ktoś będzie chciał coś jeszcze powiedzieć. Że pójdziemy do chłopaków, którzy złapali tego karpia, czy bardziej Dawid, no ale współpracują, bo tutaj jest klasyfikacja indywidualna, no ale wiadomo, że jest to nasze teamowe, także każdy ze sobą współpracuje, rozmawiamy, mówimy na co złapaliśmy, na co przechytrzyliśmy tą rybę i staramy się, no, żeby każdy połapał, to wiadomo, że jest to jakaś nutka rywalizacji, ale chodzi, żeby każdy wyjechał stąd zadowolony, więc przejdziemy się, pogadamy z chłopakami, nagramy wam to. Jak będą chcieli porozmawiać? Będą chcieli. Nawet muszą, bo jest prezes. To co, zabieramy kamerę, tak. Idziemy się przejść. No i witajcie ponownie na stanowisku numer 4. U chłopaków, którzy aktualnie prowadzą, mają jedynego karpia, no tutaj łowcą jest Dawid. Dawid, no jak udało ci się złapać, jaką taktykę objąłeś? No to tak, branie było za 28 rano na pojedynczego popka orzechowego na Roni Ligu. Sypane było dość drobno, sam pelecik, konopia, rzepik, kukurydza z orzeszkiem, no i tak około 80 metrów od brzegu opad, takie dziwne rozbranie, ale udało się go wyholować z małymi przebojami, ale się udało. No i fajnie, jest też Mikołaj, który jest z nami pierwszy raz. Jak ci się podoba? Generalnie spoko łowisko, oprócz tego, że obok jest autostrada. Cóż, możesz policzyć auta, jak ci się nudzi. Jak nie biorą ryby, to można zliczyć ten... Dawid liczy białe, a ten Mikołaj ciemne. Zawsze jakieś zajęcie jest. Tak, zawsze jakieś zajęcie jest. A jak ci się podoba, Mikołaj, nasza integracja, nasza taka wspólna karpiowa rodzina? Bo jesteś z nami pierwszy raz, też dużo jeździ z Dawidem. Dawid cię tutaj przywiózł, bo też jesteś młody, masz 17 lat. Bardzo fajnie, że jesteś z nami, że chcesz łowić. Może powiesz, jak zaczęła ta pasja u ciebie rodzić, jak ją rozwijasz i co planujesz dalej? Generalnie spotkania, jako pierwsze to oceniam super spotkanie, na pewno nie ostatnie. Historia w sumie z wędkarstwem zaczęła się od mojego dziadka. Wkręcił mnie w ryby. Zacząłem od spławika, później grunt i jakoś tak przeszłem na karpie. I tak się toczy historia.
Okej. Co myślisz tutaj o naszym teamie? Czy chciałbyś związać się tutaj z nami na dłużej? Raczej tak, raczej wiążę przyszłość z teamem także. Także super. Bardzo fajnie wspieramy takich młodych, młode osoby. Mamy nadzieję, że rozpalimy tą pasję bardziej. No i pomożemy w osiągnięciu większych sukcesów w przyszłości. Także super, dzięki wam chłopaki. Dzięki również. Dzięki. I idziemy dalej. I witajcie, jesteśmy na stanowisku numer 5, jest to stanowisko numer 8 Ademaku. Jesteśmy u Romana i Adasia. Adaś gotuje obiadek. Gotuje obiadek. Gotuje pyszny obiadek. Więc słuchajcie, co się u nas działo? Wczoraj po przyjeździe, jakieś 15 minut po wywózce, miałem od razu jesiotra. Nęcone tam było ziarnami i squidem. Na przyponie miałem okrojonego squida, do tego miałem orzeszka tygrysiego. No i tak już wspomniałem, 15 minut po wywózce był ładny jesiot, chyba dotychczas największy, jaki został złapany. Od tego momentu niestety rano mieliśmy jeden opad, który okazał się być pustym. Zareagowaliśmy dzisiaj i zmieniliśmy przypon, żeby starać się uniknąć jednak kolejnej spinki. No i co? Czekamy po prostu na kolejne branka. No, jeszcze mamy dużo czasu, żeby coś się podziało. Liczymy, że te statystyki się odwrócą i będzie więcej karpi niż jesiotrów, gdzie to już chyba, myślę, że wspomniałem na wcześniejszych stanowiskach. I idziemy dalej. No i do następnego. Jak coś, to na pewno przyjdziemy i wrócimy. No i jesteśmy na stanowisku numer 6 u Wojtka i Damiana. Cześć. Siema. I co tam się u was, chłopaki, działo przez tę noc? No co, zaczęło się wczoraj około godziny 21.30, pojedyncze piki u mnie. Nie było to do zacięcia. U Damiana całą noc pikało, bez większych efektów. No i tyle, no teraz żeśmy poprzewozili wędki, została nam ostatnia. Walczymy dalej, zobaczymy, co się będzie działo, jeszcze kupa czasu przed nami. No i fajnie. Chłopaki, co możecie powiedzieć o naszej tutaj integracji, o naszym spotkaniu? Wiesz, jesteście praktycznie na każdym naszym spotkaniu, jesteście stałymi teamowiczami, także kilka słów. No, integracja jest fajna, nie? No, wczoraj niestety nie byłem od początku integracji, ale liczę, że dzisiaj nadrobimy zaległości z wczoraj i myślę, że posiedzimy fajnie. Kolega może się bardziej na ten temat wypowie. No, dzisiaj będzie lepiej jak wczoraj. Okej, dobra, to idziemy dalej, chłopaki niech działają. No i jesteśmy na stanowisku numer 7, jest to przedostatnie stanowisko, jesteśmy u Marcina i Wojtka. Marcin jest z nami już dłużej niż rok. Można powiedzieć, że Wojtek też jest z nami dłuższy czas, no ale od tego roku już oficjalnie są w domowej. Może panowie kilka słów, jak to jest u nas, jak to jest z nami. No cóż, kurde, jak chodzi o domową kuchnię, jestem troszkę związany z tą domową kuchnią, bo nieraz próbowałem kuleczkę, nawet przegryzłem ją i fajna kuleczka jest, dobry materiał. Jak chodzi o atmosferę... Ale dłużej jesteś, jeśli chodzi o samą domową, odkąd ja zacząłem łowić, to w sumie jest półtorej roku, czy prawie dwa lata. W sumie na wstępie domowej kuchni jesteśmy cały czas. Do ciebie też trafiały, także tak. To nie jest tak, że nie miałeś tego wcześniej. To cały czas ta styczność jest z domową kuchnią. Jak chodzi o kulkę, to ta kulka jest fajna. Atmosfera też w teamie też jest taka rodzina, można powiedzieć. No integracja zdecydowanie lepiej nam poszła niż nasze wędkowanie. Szybkie i krótkie podsumowanie. Dzięki, Marcin. Czyli nic dodać, nic ująć. Tak. No co, fajnie podsumowaliście. Krótko, zwięźle, myślę, że na pewno jak wam się uda, za co trzymamy kciuki, złowić, to na pewno do was wrócimy. I myślę, że też wrócimy po kolejnej nocy, która... No, uwierz mi, że północy będę do ciebie dzwonił, jak ryby złapię. Nie ma sprawy. Także do zobaczenia. Także do zobaczenia. No i jesteśmy już na ostatnim stanowisku. Jest to stanowisko 13-12 od łowiska Ademak. Nasze to jest 8.
Ostatnie jest z nami Szymon i Tomek. Tomek jest z nami, można powiedzieć, od roku, a Szymon już praktycznie 4 lata, więc może więcej powiedzieć. Jak wspominałem, no tak odbywają się nasze integracje. Względem czasu każdy przyjeżdża jak może, no ale akurat chłopaki są już z nami na trzeciej z rzędu integracji, więc mogą coś powiedzieć, jak to wygląda. Z każdym rokiem myślę, że chyba coraz lepiej. No i te łowiska, tak jak też wspominałem, wybieramy poprzez ankietę na naszej wspólnej grupie. No i co, oddaję głos chłopakom. Szymon. Znaczy co, jeśli chodzi o integrację, no to generalnie fajnie, że sobie szukamy tych łowisk, gdzieś tam testujemy nowe łowiska. Też patrzymy zawsze pod kątem, żeby te łowiska na integracji były takie właśnie fajne pod kątem integracji, żebyśmy nie byli bardzo rozszczeleni, dosyć blisko siebie, bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi. No i co, liczy się tak naprawdę zabawa, dobra zabawa, koleżeńska atmosfera. To chyba najważniejsze w tym wszystkim, nie? Po to też to robimy, żeby się właśnie spotkać, bo prywatnie każdy ma jakieś swoje plany wędkarskie, każdy ma jakieś swoje plany wyjazdowe. Ciężko się często spotkać jakąś większą ekipą, nawet w 2-3-4 osoby ciężko się zgrać, wiadomo jak to jest. A zawsze gdzieś tam ta integracja jest na początku roku, na końcu roku i zawsze każdy, czy większą, czy mniejszą ekipą, ale zawsze większość jest i dzięki temu no, integrujemy się, trzymamy się razem, tworzymy fajną rodzinę po prostu, nie? I to jest tym wszystkim najfajniejsze. Dobra, teraz kilka słów od Tomka, bo Tomek, jak wspomniałem, jest z nami, tak można powiedzieć, od roku i jest na drugiej integracji. No tak, tak. To moja druga integracja. I co mogę powiedzieć? Jestem zachwycony generalnie atmosferą. I to jest największy plus, tak? Bo chyba właśnie o to chodzi, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, wymienić się jakimiś ciekawymi obserwacjami z nadwody. I atmosfera tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywna. To mnie zaskoczyło, przychodząc tutaj, będąc tu pierwszy raz tak naprawdę, nie zostałem potraktowany jako jakiś nowy, obcy, tylko wszyscy po prostu się odnosili do mnie tak, jakbym tutaj był od zawsze. I to mi się spodobało i to było bardzo fajne. Są tutaj bardzo przyjaźni ludzie, bardzo przyjaźni nastawieni. No i czas spędzony tutaj z chłopakami no, będę wspominał i jak najlepiej. Bo tak się czuję, wracając stąd, mam kilka ciekawych wspomnień, z którymi mogę się podzielić, nie wiem, wśród moich znajomych. No i tak naprawdę tyle, co mogę powiedzieć, nie? Mam nadzieję, że będę na jeszcze kilku takich tutaj właśnie zjazdach. Miałem tutaj takie pytanie, że mam swój. Miałem też pytanie do Ciebie odnośnie tego, że jesteś z nami już drugi raz i tak fajnie to odbierasz. I czy właśnie te spotkania jakoś nie rozszerzyły tą Twoją ciekawość tego świata karpiowego? Czy dzięki temu naszych integracji, naszych spotkań nie masz większej takiej chęci na to wędkarstwo karpiowe? Czy chciałbyś właśnie to rozszerzyć bardziej i z nami częściej jeździć, częściej się spotykać? No wiemy, że no, ta praca, którą każdy z nas ma, no to ten czas nie jakoś nam tam przychylnie do tego działa, ale myślę, że jakimś takim plusem jest tego, że się właśnie spotykamy, że są te integracje minimum 2 razy w roku. No i to, tak jak mówię, no wiem, że jakoś tam to wędkarstwo karpiowe gdzieś tam u Ciebie było w jakichś tych latach, ale czy teraz jakiś tam bardziej ta iskierka się rozpala? No jest na pewno zastrzyk, nie? Sam sposób, w jaki tutaj się integrujemy, ta forma niby takich naszych koleżeńskich zawodów, niby jakieś tam spotkanie integracyjne, ale jest to podszyte wszystko taką właśnie wędkarską wiedzą, wędkarskimi doświadczeniami. Wiele rzeczy się tu też nauczyłem. Wiele rzeczy, których się tu nauczyłem, będę na pewno stosował na wodach, na których teraz łowię. Tak jak mówiłem, wymiana doświadczeniem tutaj, każdy ma jakieś inne poglądy, inne techniki łowienia i to jest też spoko, nie? Bo jak łowisz solo, gdzieś tam jeździsz sam, nie masz możliwości podejrzeć sobie, nie? Innych wędkarzy, jak robią, co robią,
tu masz sobie możliwość porównać, nie wiem, jak łowi jeden, łowi drugi. Samo to też, że nie wiem, masz możliwość przyjechać w takim dużym gronie i w takiej atmosferze spędzić, rozpocząć sezon, to od razu daje ci też zaszczyt do tego, że chcesz na następne ryby jechać, nie? No i to zakończenie, które było ostatnio, wspominam bardzo dobrze. Nawet depię jak dobrze, no swoje PB tam pobiłem, tak? Także nie mam co narzekać, tak? No atmosfera była świetna i teraz też jest super, więc... No bardzo fajnie, bo nie zamykamy się na ludzi i jesteśmy otwarci dla każdych naszych przyjaciół, nie tylko związanych z domową, ale też innych. No myślę, że też zobaczycie to na naszym zakończeniu sezonu na łowisku Strefa Ciszy Spalona, gdzie będzie nas naprawdę wielu. No i co, no czekajcie na tą relację. No myślę, że gdzieś będziecie się spodziewać koło grudnia tej relacji. Ale widzę, że tutaj coś Szymon chce powiedzieć. Tak, jeszcze chciałem dodać a propos tego, co Tomek mówił, że można nabrać innych doświadczeń, podpatrzeć coś, różnych rozwiązań, technik. To jest fajne u nas w teamie, że dzielimy się tym, nie chowamy, nie wiem, jak ktoś połowi, ktoś ma jakieś efekty, to nie kryje się na co łowi, jak to robi, tylko dzieli się tym z każdym i mamy bardzo doświadczonych karpiarzy w teamie, niedoświadczonych, ale każdy mówię tutaj pomaga i się nie kryje z tym, gdzie na przykład miałem doświadczenie, to gdzieś tam w innych gdzieś sytuacjach z innymi ludźmi, gdzie tak po prostu robią i tak jest, a tutaj mówię, wszyscy są otwarci i to jest też fajne, nie? Że po prostu można tą merytorykę stąd wyciągnąć, nie? Nie tylko zabawa, ale też merytoryka, nie? No to o to właśnie chodzi, bo no, ten świat karpiowy ucieka w całkiem inną stronę, ale staramy się utrzymywać, by to było jedną wielką taką rodziną, by jeden drugiego wspierał i też wiele razy spotkaliśmy się, że to wsparcie dostawaliśmy nie tylko nad wodą, ale też w życiu osobistym i myślę, że to jest też jednym wielkim plusem tego, że jesteśmy nie tylko rodziną nad wodą, ale też poza nią i to jest też bardzo fajne, wspaniałe. No tak, rozwijają się też przyjaźnie, nie? Takie poza wędkarskie, można powiedzieć, co nie? Bo gdzieś to wędkarstwo jednak nas łączy, połączyło i nie tylko potem nad wodą się spotykamy, tylko w życiu prywatnym, na co dzień gdzieś przyjeżdżamy do siebie raz na jakiś czas, gdzieś się tu widzimy, tam widzimy. To jest też, to jest jakby całe clue tego, nie? No, nagrywaliśmy bardzo krótkie wstępy, gdzieś z każdego stanowiska, ale tutaj zasiedzieliśmy się. Bardzo fajne, bo tutaj było o czym opowiadać, bo naprawdę spędziliśmy ze sobą bardzo dużo czasu. Też byliśmy na targach Gliwice, gdzie chłopaki tutaj wspierali firmę. Bardzo, bardzo fajnie. I też fajnie spędziliśmy ten czas. Był to taki inny weekend od tych zazwyczaj spędzanych nad wodą. No i co, Tomek, co tam jeszcze? Ja mówię, że zasiedziałeś się, ale to jest ostatnie stanowisko i ksiądz jak po kolędzie chodzi, to zawsze na kolację zostaje na ostatnim stanowisku, także... A, to co? Jeszcze posiedzimy chyba, co? No nic, takim fajnym akcentem humorystycznym chyba kończymy i co, będę czekał chyba do kolacji, nie? Zobaczymy. Zawsze jest coś dobrego. Tak. Jak u nas. Tak. To heja. Ruszył wcześniej wspominany ogromny kocioł. Wszyscy wspólnie pomagali przyrządzić potrawę. Celem była wspólna integracja. Posiłek oraz rozmowy przy jednym stole. Kilka rozweselających kolejek zapewne poprawiło nastroje w grupie. Godziny leciały, niebawem zrobiło się ciemno. Nad wodą nastała ogromna cisza, za wiele się nie działo. To nie był po prostu okres na duże połowy. Mimo, że znajdują się nad wodą komercyjną i z założenia dużej populacji rybostanu, nic to nie dało. Kolejny dzień również nie przyniósł większych efektów, a pogoda również nie dopisała. O tym brzydkim i leniwym dniu najlepiej szybko zapomnieć. W ostatnim dniu nadszedł czas na wręczenie nagród i zbieranie obozów. Zobaczymy, kto zdobył nagrody i bardzo fajne puchary, które będą świetną pamiątką tego spotkania.
już woda nie dopisała, bynajmniej do, towarzystwo dopisało. Mamy zamiast zawodów karpiowych, mamy jesiotrowe. Łącznie wpadło 12 jesiotrów. Także... Także no, niezbyt fajnie. Ale dobra, zaczynając, to pierwszą rybę z zawodów złapał Roman. Także proszę, pakiet. Dziękuję. Pierwsza rybka. Ok, i lecimy do takich pojedynczych nagród. To drugą nagród jest ostatnia ryba zawodów, którą złapał Irek. Chodź, Irek. No i co, lecimy do klasyfikacji generalnej. Klasyfikacji generalnej, zaczynamy od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce z dwoma jesiotrami. Przemek Giętkiej. Brawo, Przemku. Dobrze wypracowałeś te dwa jesiotry. Pięknie brawo. No i tu by, i tu są jeszcze pakiety. Pakiety to później. No, dobra. Wszystko będzie po tego. Po tego. Dobra. Drugie miejsce. Trzy jesiotry. Mikołaj. Co odbierzecie, nie? No i pierwsze miejsce z jedyną rybą karpiowatą, Dawid. Ryba miała 8810. Brawo. Dobrze podtrzymał honor karpiarzy, kurwa. Jak pojedzie na Brzeziny, będzie gadał wszystko. Ściągnął mnie do tego. No i Dawid, nas nie opuszczaj, bo ma największą rybę zawodów i w sumie jedyną karpiowatą. Ale za to będziesz miał fajne statuetki. Pewnie. I tak. Big fish. Okej. No to dzięki wszystkim. No i widzimy się na Spalonej 24 października. To tak, przyszła pora na zakończenie zawodów karpiowych firmą DKK Bites. Parę słów na koniec. Udało się utrzymać trzecie miejsce. Dwa jesiotry dały miejsce na podium. Kulki, jakie używałem podczas tych zawodów, była to ananas z popkiem. Dało jedno branie. Drugie branie dało na Exotic Squid, tonąca z popkiem. Mieliśmy porozkładane również na przyponach kukurydzę z orzeszkiem, bez orzeszka. Niestety te wędki u mnie stały, nic to nie dawało. Klaudiusz, może opowiedz, co u ciebie się działo też na zestawach, co no, się działo? W zasadzie no to miałem parę brań, ale żadne nie wcięte. No ja używałem kryla i truskawki z różą. No ale truskawka raczej nie dawała żadnych wyników, więc tam założyłem kukurydzę. No i trzymałem tak ten kij. Raczej więcej brań było na kryla. To nawet było dzisiaj o godzinie 4-5 rano. Fajny nawet odjazd u Klaudka, ale no niestety były to takie jakby puste brania. Kij jechał, a się zacinało i nic nie było. Dużo osób właśnie tak miało na tej wodzie. Już żeśmy o tym rozmawiali, że tutaj możliwe jest tak, że albo jakaś ryba pływa z całym zestawem i ociera cały czas o te żyłki i powoduje te właśnie brania, albo
jesiotry pobierają samą kulkę i przyciągają te wszystkie zestawy, ale nie mogą, nie są w stanie zasać tego haka do środka, nie? Tak jak Kuba wspomniał, dużo jesiotrów padło na tej zasiadce, tylko jeden karp. U Szymona dzisiaj akurat też miał jedno branie na karpia, no ale niestety zerwał się chyba cały mu zestaw. I akurat tak wyszło, że nie miał wyciągniętej ryby. Co, my nie przedłużamy, pora się zbierać do domu, jakieś szybkie śniadanko. Dopóki jeszcze nie pada, pochować to wszystko. Wracać do domu, odpoczywać i kombinować, rozmyślać nad nowymi wyjazdami. Także co, my się żegnamy z Adameka i do zobaczenia.